Sarna była. Sarna, no, źle było widać. Widok mamy z górki Chorkówki, tam w pole Terniny. Pole, lasy, Terniny, jak zwał, kto zwał, zbieramy Terninę. Jak ktoś chce, to mogę nazbierać, oczywiście. Oczywiście. I Zręcin, jak to mój ojciec mówi, Zręcin w tle. Pola Terniny i tam przed nami za górką podobno są dworski park. Nie będziemy tam szli, bo daleko. Nie chcę nam się półki losa jeszcze nadkładać Terniną, Oraniną. I widok mamy z Chorkówki, z górki, z Chorkówki. Wkleimy wam, będziemy widzieć co za szczyty, wkleimy, zobaczymy. Kolejna stronę mamy już opisaną pięknie, wskazówki. Także jak ktoś będzie potrzebował, to górki mamy w jednym paluszku. W jednym paluszku. I zapraszam na pole Terniny, bo jest przepięknie tutaj pol, tu jest Terniny. No po prostu mnóstwo. Jak? Młody, ile? Chuj. Tak. Zapraszamy. Już sam wycinek pola Terniny. Jest naprawdę tego tu od groma. No na leweczkę oczywiście, na leweczkę, ewentualnie na, nie wiem, na konfiturę, nie wiem. Myśliwi, na co jest Terniny? Na obniżenie ciśnienia tutaj po strzale, przy powódeczce ciśnienie spada w dół, jak sobie wypijemy tarninówkę. Myśliwi wiedzą, o co chodzi. Jaronia. Na obniżenie. Jesteśmy prawie myśliwymi. Prawie myśliwy! Strąg! Dobra, popłynęliśmy. I wracamy do sennych górek, tych pięknych, malowniczych, źręcińskich i chorkówiańskich. Za nami jest Bóbrka. Te przepięknymi łąkami, lasem i borem i czymkolwiek innym jeszcze i brodzili w tych bagnach, tej ropie. Przebierał szlagi ten, pewnie klobasa nie, klobasa pewnie go lektyce go nosili. Ale Łukasiewicz pewnie chodził zadumany przy Terninie. Przy Terninie. Na bank. Jedziemy. Worek Terniny. Tyś paw sam. Paw. Pif paw. A tam? O tam? O. Jest Zręcin. Zręcin. Zręcin i tam nasz kolega Maciejowski Mateusz. Dzięki niemu mieliśmy zdjęcie dzwonu. Także podziękujcie Mateuszowi i balon. Proszę Państwa, balon. Widzimy balon przed nami. Gdzie on jest? Może nie widzę dobrze. Jest balon. Hop, rozjaśniamy. O. Balon. Sprzedam talon na kolej balon. Oczywiście w wersji nie dla dzieci, jest to inna wersja. Tak jak zawody wyciągania kija z wody. No nic, no to przejdźmy się przez te chorkówczańskie pola Terniny. Proszę Państwa, nowa roślina w naszej kategorii górskiej. Bardzo Tarnina. Tarnina. I tu jest ścieżka, tu zwierzęta chodzą. Nie myślcie sobie, że my tak idziemy po paryjkach. Nie, nie, nie. Tu jakaś budowa w tle. Kościół też następny. Cierpkie. Kolega balon, jak widzimy, balon. No i pole tarninowe. Tu jeszcze mniejsze tarninki. Tu z drugiej strony. Tam jeszcze jest, tu już chyba przemrożona, nie, jeszcze tam, jeszcze Tarnina. Dzika róża. Dzika róża, by ktoś nie wiedział, tak wygląda dzika róża. Podejdziemy do krzaczka dzikiej róży. Tarnina już przemrożona. Ta już jest przemrożona. Taka jest przemrożona, najlepsza podobno nalewkę. Winogron też się podobno zbiera po pierwszych przymrozkach.
I mamy tutaj różę. Ta taka drobna, ale róża. No i tu mamy chyba jakąś leżankę, może być może jakiś... Tak? Traktorek? O, myślałem, że to jakaś leżanka do zwierząt. Jednak traktorek. I tu z powrotem bubka, przepraszam, zręcin. Bubka jest oczywiście za nami. I w tle dalej mamy pola. Zobaczcie, w porównaniu do człowieka te pola są jednak rozległe i tu jest po lewej. Idziemy dalej. Słońce i dalej. I tu wszędzie jest pole tarniny. I balon. W tle oczywiście i śręcin. No. I tam chyba już krosno. No. Tutaj już mamy różnorodność. Głóg, owoc głogu. Nasmarujcie dziewczyny, będzie piekło ich po szyi najlepiej. Będzie piekło. No i to mamy właśnie dziką różę i tarnina. Uważajcie w kolce. Pestka była, bo to dziwka. Może to była druga pestka, nie wiem, albo miąż, ale pestkę ma na pewno. Au. I tam chyba krosno zręci. Bloki. I zręcin, tam gdzie byliśmy przy grobie Łukasiewicza, tam pochowany jest Ignacy Łukasiewicz w zręcinie, także tam spoczywa też i klobasa zaręcki. I bubka, mniej więcej kościół w bubce pomiędzy górkami. W tle widać szyby wiertnicze w muzeum. Tam cergowa, bodaj nie widzimy jej dobrze. I krosno, i takie mamy tutaj właśnie piękne widoczki. Wędrówki, wskazówki, jak ktoś potrzebuje tarninę, jest wskazówka, może odszukać. Także wędrujemy dalej.